Mydła to sole wyższych kwasów karboksylowych. Czyli jeżeli mamy jakiś kwas karboksylowy, na przykład stearydowy C17H35COOH, to sole tych kwasów karboksylowych są wtedy, jeśli w miejsce wodoru wstawi się jakiś metal, na przykład sód. To będą mydła sodowe. Jeżeli potas w tym miejscu się podstawi, to będą potasowe. I moi drodzy, to są jedyne rozpuszczalne mydła, które używamy do mycia. Można oczywiście podstawiać inne metale w to miejsce, ale będą to już mydła nierozpuszczalne, używane do innych zupełnie celów. O, proszę zobaczyć. Tu mamy podział mydeł na najróżniejsze. Proszę bardzo. Gatunki. Mamy mydła rozpuszczalne, trudno rozpuszczalne i nierozpuszczalne. Jak widać, do tych rozpuszczalnych zaliczamy tylko sodowe i potasowe. Te mydła sodowe to są te mydła w kostkach, które mamy, natomiast potasowe są to wszystkie mydła maziste, mydła w płynie i tak dalej. Pozostałe mydła używamy do celów technicznych, są to smary, na przykład impregnaty do tkanin. One mieszczą się w kategorii mydeł, ale na pewno nie służą do mycia. Podczas rozpuszczania mydeł w wodzie mydła ulegają reakcji dysocjacji. C17 H35 COONA ulega dysocjacji pod wpływem wody na anion stearydianowy C17H35COO- oraz kation sodu, i to się nazywa anion stearydianowy. I ten anion stearydianowy C17H35COO- reaguje z wodą jest to reakcja równowagowa i mamy C17H35COOH i w roztworze powstaje anion wodorotlenkowy. O czym on będzie świadczył? Anion wodorotlenkowy jest to reszta od zasady, czyli roztwory mydeł mają odczyn zasadowy. A to nie jest dobre dla naszej skóry, bo nasza skóra ma odczyn lekko kwasowy, pH w granicach 5,5, czyli naturalnym odczynem naszej skóry jest kwasowy. Natomiast zbyt częste używanie mydła może powodować niszczenie się naszej powłoki zewnętrznej i naszej skóry.